serdecznie w 63. odcinku Trójkolorowego Vloga. Dzisiaj oczywiście tematem głównym piłka nożna i wyniki takie, jakie były w pierwszej kolejce nasz i oczywiście naszego przyszłego rywala. No i o tym, co będzie właśnie za tydzień, a już w zasadzie nie cały tydzień, bo to już w poniedziałek kolejne zmagania. Także zapraszam do oglądania tego odcinka, do komentowania, jakie jest Wasze zdanie, a jest o czym rozmawiać. Pierwsza kwestia to wynik. Miedź Legnica 1, GKS Katowice 0. Miedź Spadkowicz z Ekstraklasy, zespół, po którym możemy się spodziewać w ostatnich latach tyle, że jest za dobry na pierwszą ligę, a za słaby na Ekstraklasę. Czy było to widać na boisku? No nie do końca. Wydaje mi się, że tutaj GKS Katowice postawił bardzo trudne warunki Miedzi, ale to oczywiście w perspektywie całego spotkania. Początek bardzo niemrawy. W zasadzie tutaj narzuca się klasyczny tekst, no nie wyszliśmy z autobusu, nie wiem gdzie byliśmy na początku, może na rozgrzewce i tak dalej. No tak to właśnie wyglądało, początek bardzo trudny, już w zasadzie po pierwszych 3 minutach to chyba rywal miał 3 akcje, nie, ale na szczęście między słupkami był Dawid Kudła, no i dzięki temu był dalej wynik 1-0. Z każdą kolejną minutą GKS Katowice wracał, a tak w zasadzie rozpoczynał to spotkanie, można powiedzieć, wracał na boisko, próbował konstruować swoje akcje i czasem bardzo efektownie potrafił wyjść spod pressingu i bez żadnej spiny tą piłkę rozgrywać i nie wybijać, więc jest taka, przynajmniej tak mi się wydawało w perspektywie całego meczu, jedna mała mentalna różnica w podejściu. Czy to jest jakiś prognostyk dobry na przyszłość? Mam nadzieję, ale są też głosy, że nikt na to się już więcej nie nabierze. Największy problem GKS-u Katowice no to w tym meczu na pewno zdecydowanie osłabienie przez Grzegorza Janiszewskiego drużyny. Sędzia dał bardzo dużo żółtych kartek i do wielu można mieć zastrzeżenia dla jednej, jak i dla drugiej drużyny, ale oba faule Grzegorza Janiszewskiego były po prostu głupie, no i za to dostał słuszne żółte kartki, tym bardziej, że pierwszy to był w ogóle daleko na połowie rywala, a drugi w środkowym kole, więc kompletnie tych fauli nie trzeba było robić. I Grzegorz się ewidentnie podpalił na tym starcie, może po podpisaniu nowego kontraktu, i tym samym osłabił drużynę. Drużynę, która na drugą połowę wyszła z taką determinacją, że praktycznie była blisko zdobycia bramki na 1-0. Nie wiadomo, co by się wydarzyło, jakbyśmy prowadzili 1-0, bo być może byśmy przegrali 2-1, ale fajne było to, że Gieksa, mimo że grała jednego zawodnika więcej, dominowała momentami na boisku i nie było tej różnicy tak bardzo widać. Bramkę straciliśmy po idiotycznym zagraniu, bo tutaj obrońcy popełnili fatalny błąd, tam z tego co widziałem Jędrych podawał do rogali, dał rywalom rzut rożny, a potem ci zawodnicy dali się ograć, jeżeli chodzi właśnie o ten stały fragment, źle pokryli, tak przynajmniej mi się wydawało, bo nie wiem jakie role mają zawodnicy w polu karnym, przynajmniej tak mi się wydawało z powtórek, że Jędrych został oszukany przez jednego rywala, a drugi uciekł rogali. W każdym razie to była decydująca akcja, przez to przegraliśmy 1-0, a później jeszcze rywal miał kilka groźnych kontr, ale nie zdołał ich dobrze rozegrać, a nasze okazje nie były wykorzystane. Na pewno mamy też pretensje do tego, że na koniec, kiedy już wiemy, że jest doliczony czas, że już trzeba tą piłkę wrzucać na siłę, to rozgrywamy piłkę po obwodzie i sędzia kończy mecz. Takich zagrań trzeba się wystrzegać, bo na koniec meczu zostaje w głowie właśnie tego typu głupota, to trzeba po prostu wrzucać w pole karne. No i liczyć, że jakiś cufal się, że tak powiem, wydarzy. Tyle o tym meczu. Wydaje mi się, że było dość dużo plusów. Oczywiście z jednym dużym minusem, ale tutaj jeżeli chodzi o drużynę, no to ja nie pamiętam, żeby Gieksa grając jednego zawodnika mniej potrafiła spokojnie rozgrywać, spokojnie grać, tym bardziej, że to naprawdę ponad 45 minut grania w osłabieniu to dużo. A nawet pamiętam w zeszłym sezonie była taka sytuacja, że graliśmy w przewadze jednego zawodnika przez dłuższy czas i też mieliśmy z tym duże problemy, a zawsze jak graliśmy jednego zawodnika mniej, no to była taka obrona Częstochowy i panika. Tutaj na to się zapowiadało po tej zmianie w przerwie, gdzie szedł Sebastian Berger, ale jednak tego tak do końca nie oglądaliśmy. To w takim razie tyle, jeżeli chodzi o mecz z Miedzią Legnica. Jaki jest Wasz komentarz? Zapraszam do rozmowy, oczywiście nie chciałbym, żeby to wyglądało tak jak na Facebooku klubowym, gdzie lecą same wyzwiska i obelgi. No i już ten tekst o uczeniu się ligi chyba, no chyba już jest po prostu przedawniony. Nasz najbliższy rywal Chrobry Głogów. Mecz w poniedziałek na Bułkowej o godzinie 18, na który Was serdecznie zapraszam. Zapłać jednym Chrobrym, czyli dwie dyszki, widzimy się na Blaszoku.
Nic innego nie pozostaje, jak zjawić się i dopingować drużynę Rafała Guraka, bo Chrobry no, nie popisał się w pierwszym spotkaniu. Po pierwsze, miał za rywala Lechię Gdańsk. Wiemy, że Lechia Gdańsk została przejęta przez nie wiadomo jakich szejków. Kupa kasy tam została na ostatnią chwilę wpakowana. Jest Fernandez w składzie, który w zasadzie zdobył hat-tricka. Ale też wiemy, że Lechia Gdańsk przed sezonem miała problem zagrać sparing, bo na umówioną godzinę nie przyjechała dostateczna ilość zawodników i musieli ten sparing odwołać. Więc wiemy, że Lechia Gdańsk ma ogrom problemów i wiemy, że ma jednego, dwóch, trzech dobrych zawodników. To za mało, żeby, wydaje mi się, taki wynik osiągnąć z dobrą pierwszoligową drużyną, ale tutaj Chrobry się nie popisał. Przegrywał w zasadzie 1 do 4, skończyło się 2 do 4 po bramce w 10 minucie. No i taki Chrobry przyjeżdża na Bukową. Pewnie Chrobry głodny rewanżu, ale my też mam nadzieję, że będziemy głodni rewanżu i mam nadzieję, że tutaj ten mecz zdecydowanie wygramy, bo jeżeli chcemy aspirować o awans, to musimy zrobić mocniejszy start niż ten mecz z Miedzią, no i zdobyć komplet punktów na pewno w meczu u siebie. No i jeszcze z rywalem, który w ostatniej kolejce, właśnie w tej pierwszej, dostał po prostu w ciry i manto i co? Dobić ich tak, żeby mieli ostatnie miejsce, przynajmniej po tych dwóch kolejkach. Co wy sądzicie o tym, jeżeli chodzi o skład Chrobrego? No ja jednego zawodnika mam w swojej fantasy lidze, jest to Wojtyra, no ale muszę go przed tym meczem zmienić, bo wiem, że nic sobie dobrego tam między naszymi obrońcami nie zrobi, no bo już też będzie grał Komor. No i myślę, że ten blok defensywny Gieksy będzie w tym meczu bardzo dobrze funkcjonował. Jeżeli nie będziecie mieli możliwości zjawić się na Bukowej, my ze strony redakcji przeprowadzimy dla Was oczywiście klasycznie relację live, pisaną na żywo, ze sporadycznymi zdjęciami z tego, co się dzieje na stadionie. Będziecie mogli przeżyć relację po meczu. No i będę prowadził dla Was relację radiową, bo to jest jednak taki termin poniedziałek 18. Wiele osób może być na drugą zmianę w pracy, mogę, że nie zdążyć, więc zachęcam Was do słuchania darmowej relacji na YouTubie. Link będzie dostępny na naszej stronie. Tam będzie również odnośnik do YouTuba. Serdecznie zapraszam do tej formuły. Jeszcze w zeszłym, nie w zeszłym, w poprzednim sezonie, jak mieliśmy okazję gdzieś tam te transmisje częściej odbywać, z uwagi też na dobrą frekwencję redakcyjną, no to budziły spore zainteresowanie i mam nadzieję, że będzie tak samo i tym razem. Ale priorytet to wizyta na Bukowej. Pamiętajcie, że to już są ostatnie mecze na Bukowej. Już powstaje nowy stadion, który możecie regularnie oglądać. Już praktycznie wszystkie trybuny są położone. I w przyszłym sezonie być może albo na kolejną wiosnę już z Bukową będziemy się żegnać, więc jeżeli nie chcecie potem mieć na sumieniu tego, że no gdzieś kurczę mogłem iść na tą Bukową jeszcze, a nie poszedłem, no to najlepsza okazja do tego w tym sezonie, rozpoczynając od meczu z Chrobrym. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Tak jak mówię zawsze, zapraszam do dyskusji, komentujcie, a ja również cieszę się, że wyłoniliśmy w końcu tuż przed pierwszym meczem zwycięzcę Bukowych Sztol z zeszłego sezonu. Na szczęście jest w naszej kadrze, ale już niebawem wręczymy mu nagrodę, o czym dowiecie się z tego vloga oraz będziemy starać się o to, żeby z tym zawodnikiem nagrać podcast. W zasadzie oceny były wybierane na podstawie waszych ocen, no i pierwsze trio, co wam wkleję, było minimalnie blisko tej wygranej, tam były różnice mniej niż jednego punkta oceny, a wiemy, że tam gdzie ocenialiście, średnia była wyciągana do dwóch miejsc po przecinku, więc no, rywalizacja była do ostatniej kolejki. No i zwycięzca myślę, że będzie z tego zadowolony. Dzięki, to tyle w tym odcinku. Do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia.